W ramach badań operacyjnych poruszę temat zagadnienia kolejkowego, ale w przypadku, gdy mamy więcej niż jeden kanał obsługi, to co ja chcę Wam pokazać, będzie to przypadek, kiedy mamy dwa stanowiska kasowe, czyli jakieś dwa miejsca, w których może następować obsługa. I w małym sklepie osiedlowym są dwa stanowiska kasowe. Oszacowano, że w niedzielę handlową średnie stopy przybyć i obsługi wynoszą odpowiednio lambda 5 klientów na obsługę, mi 2,6 klientów w ciągu godziny. Dokonaj wszechstronnej analizy kolejek w badanym sklepie. Dobrze, na początek można odpowiedzieć na pytanie, czy taki system obsługi w ogóle zmierza do stanu równowagi. Pamiętajmy o tym, że dane wejściowe, jakie mieliśmy, to stopa przybyć na poziomie 5 klientów w ciągu godziny, jak i tego, że jedna osoba kasująca, kasjer, może obsłużyć na swoim stanowisku w ciągu godziny 2,6 osoby. Jest to jakiś wynik uśredniony i intensywność ruchu możemy w tym momencie określić jako parametr RO, tak jak w wariancie jednokolejkowym lambda przez mi, ale jeszcze raz podzielone przez element R, który będzie mówił o tym, ile jest stanowisk kasowych, czyli ile jest takich kanałów obsługi. Jeżeli u nas posprawdzamy sobie te wyniki, parametr lambda wychodzi na poziomie 0,962, co stanowi wartość niższą od 1. Oznacza to tyle, że powiedzmy liczba, stopa tych przybyć osób jest na pewno niższa od tego, jaka jest stopa obsługi, ale przemnożona przez dwa stanowiska kasowe. Bo jeżeli na jednym stanowisku możemy obsłużyć średnio 2,6 osoby, a mamy dwa stanowiska, to oznacza, że stopa obsługi, ale dla całego systemu wynosi 5,2, czyli więcej możemy obsłużyć niż ostatecznie klientów nam przybywa, bo przybywa ich na przykład 5 klientów w ciągu godziny. I spełnienie takiej nierówności świadczy, że stan równowagi takiego układu może zostać osiągnięty, czyli że nie będzie się tworzyła jakaś długa kolejka i wszyscy klienci będą na czas obsłużeni, nie będzie żadnych zatorów. Po drugie, możemy sprawdzić, jakie jest prawdopodobieństwo, że w ogóle nie będzie kolejki. Prawdopodobieństwo, że nie będzie kolejki, liczymy z tego następującego wzoru. Jego używamy w sytuacji, gdy mamy więcej niż jedno stanowisko kasowe, czyli jest więcej niż jeden element obsługujący. I teraz tak, zobaczmy, jak to się liczy. Prawdopodobieństwo, że N, czyli liczba osób, będzie zerowa w tej kolejce, wynosi 1 przez. I to, co tutaj mamy zapisane, wygląda może trochę skomplikowanie, ale jest to suma od i równego 0, czyli tu będzie i równe 0 i tu będzie i równe 0, do momentu, kiedy r minus 1 będzie tym elementem ostatecznym. I jeżeli w naszym zadaniu r jako liczba tych stanowisk kasowych wynosi 2, będzie to suma od i równego 0 do 1, bo 2 minus 1 to jest 1, czyli będzie od i równego 0 do i równego 1. Z czego? Z RO podniesionego raz do zerowej potęgi, raz do pierwszej. Tu będzie RO podniesione do potęgi drugiej, bo R w tym zadaniu za każdym razem stałe wynosi 2. R tu też podane, RO tak samo, wynik podany 0,96, to są elementy stałe. W naszym zadaniu te elementy dają nam prawdopodobieństwo tego, że liczba osób oczekujących w kolejkach będzie zerowa, czyli nie będzie żadnej kolejki. Możemy to zapisać w naszym przypadku tak, jak tu widzimy, czyli w miejsce RO podstawiam wartość, w miejsce R podstawiam wartość i tyle, że rozpisujemy tą sumę, że to jest suma od elementu zerowego ostatecznie do tylko pierwszego. I tą sumę możemy rozbić na takie dwa pojedyncze elementy, gdzie 0,962 podniesiemy do zerowej i podzielimy przez pierwiastek z zarośnienia, co będzie dawało 1. I drugi element też będzie 0,962, teraz do i kolejnego, czyli równego 1 i będzie to podzielone przez ten i równe 1, ale ze znakiem sienia. Drugi element będzie tylko już przepisany, z tym, że
2 minus 0,962 daje wynik i 2 minus 1 też daje wynik. Jeżeli to maksymalnie ze sobą uprościmy, otrzymamy wynik równy 0,3504. Będzie to inaczej prawdopodobieństwo na to, że w ogóle nie będzie kolejki. Kolejnym elementem, na który możemy znaleźć odpowiedź, jest polecenie. Oblicz prawdopodobieństwo, że w kolejce znajdzie się więcej niż dwie osoby. Na to pytanie możemy znaleźć odpowiedź, podstawiając do wzoru na wyznaczenie prawdopodobieństwa, że liczba osób oczekujących w kolejce przekroczy określony, zakładany przez nas poziom teoretyczny, czyli N0. I teraz R jako liczba tych kanałów obsługi, czyli dwóch sprzedawców, podnosimy też do potęgi R, czyli 2, minus ta liczba osób, powyżej których liczymy to prawdopodobieństwo. Rho, tu jest znowu N0, tu jest prawdopodobieństwo, że nie będzie kolejki. R minus rho i razy rho silnie. Wzór wygląda trochę na skomplikowany, ale jeżeli podstawimy nasze dane wejściowe i powiedzmy ta nasza zakładana wielkość liczby osób przebywających w kolejce, ile mamy osób obsługujących klientów i jaki jest poziom intensywności naszego układu, możemy podstawić do wzoru po kolejno R, ile wynosi. Tutaj o, widzę, że R można by było już podstawić, że to jest 2 do potęgi 2 minus 2 i te wyniki, które tutaj mamy, rho wynosi 0,962, podnosimy do potęgi N plus 1, czyli tutaj to będzie 2 plus 1, czyli będzie 3. Prawdopodobieństwo tego, że nie będzie kolejki, tą wartość bierzemy z wcześniejszych obliczeń. Liczyliśmy to w momencie w podpunkcie B. Wynosiło to prawdopodobieństwo 35,04%. Ten wynik tutaj mamy wpisany. W mianowniku R minus rho, czyli dwa kanały minus ten wskaźnik intensywności obsługi. Tutaj mamy dwa silnia. Wyniki mamy jeszcze raz rozpisane i wychodzi prawdopodobieństwo na koniec tego, że w kolejce znajdzie się więcej niż dwie osoby. Czyli możemy powiedzieć, że szansa na to, że będziemy mieć ponad dwóch klientów oczekujących w kolejce, wynosi tylko 15,03%. Kolejny element to obliczenie prawdopodobieństwa, że klient będzie musiał oczekiwać na przyjęcie dłużej niż pół godziny. Jeżeli czasu liczymy wszędzie w jednostce godzin, to możemy to zostawić i nasze T0 będzie wynosiło 0,5, a nie jakieś 30 minut, bo czas w tym zadaniu liczony jest w godzinach. Ten wzór pozwala nam na obliczenie prawdopodobieństwa, że czas oczekiwania na obsługę będzie przekraczał pewien zakładany przez nas poziom. I teraz, żeby obliczyć prawdopodobieństwo tego, że będziemy obsługiwani dłużej niż pół godziny, to liczymy jako prawdopodobieństwo tego, że liczba osób oczekujących w kolejce przekroczy R minus 1, gdzie u nas R wynosi 2, razy i tu widzimy E do potęgi minus mi razy to T0 wcześniej wyznaczone razy R minus rho. A więc u nas stałe parametry w tym zadaniu to R i rho, a elementem dotyczącym tego prawdopodobieństwa, tego zagadnienia w podpunkcie E jest T0 równe 0,5 i my chcemy się dowiedzieć, ile wynosi prawdopodobieństwo tego, że czas oczekiwania na obsługę wynosi powyżej 0,5 godziny. Zgodnie ze wzorem, który jest tutaj, sprowadza się to do obliczenia prawdopodobieństwa, że czas oczekiwania na że w kolejce będzie więcej niż jedna obsługa i razy te elementy tutaj wypisane, gdzie mi, T0R i rho to są elementy z wcześniejszych obliczeń, więc jeżeli to policzymy, widzimy, że jedynym elementem, którego nie mamy, to jest prawdopodobieństwo, że liczba osób w kolejce przekroczy 1. Tego nam zwyczajnie brakuje. Liczymy to ze wzoru, jaki był zapisany wcześniej i podstawiamy w tym miejscu N0 równe 1. To, co tutaj było liczone, to było N większe od 2, a my do obliczenia tego czasu, prawdopodobieństwa czasu, że będzie on przekraczał pół godziny, potrzebujemy
I jakie jest prawdopodobieństwo tego, że liczba osób oczekujących w kolejce przekroczy 1. Podstawiamy R, tu też jest R, tu jest N0, a bardzo analogicznie do tego, co mieliśmy tutaj. Tylko, że N0 w odróżnieniu do tych obliczeń będzie wynosiło nie 2, a 1, czyli to prawdopodobieństwo, powiedzmy tutaj po podstawieniu N0, wynosi taki zapis, możemy go zapisać i jeżeli już wszystko po kolei rozpiszemy, powinno Wam wyjść tak jak u mnie, że R powinno być do potęgi R równe 2 minus 1, Rho jest 0,96 do potęgi N0, czyli 1 plus 1. Prawdopodobieństwo, że N jest równe 0, czyli nie ma kolejki, jest z wcześniejszych obliczeń tak jak tutaj to było, czyli to jest 0,3504. I tutaj mamy wypisane elementy mianownika, co ostatecznie sprowadza się do 31,24% szans na to, że liczba osób w kolejce oczekujących na obsługę będzie przekraczała 1. A więc wracając do naszego głównego tutaj elementu, prawdopodobieństwo tego, że czas oczekiwania na obsługę przekroczy pół godziny wynosi brakujący nam element 0,3124 razy to wyrażenie z liczbą E, a więc ostatecznie otrzymamy wynik po obliczeniach 0,0233%, czyli możemy powiedzieć, że czas oczekiwania na to, że klient będzie czekał dłużej niż pół godziny jest bardzo niewielki. To jest 2,33%, czyli można by było powiedzieć, że to jest niemal zdarzenie niemożliwe, bo szanse na to są znikome, byśmy tak poprawniej mogli powiedzieć. Kolejny element to obliczenie przeciętnej liczby klientów oczekujących w kolejce na przyjęcie, czyli ile osób w takim ogonku stoi. Nie jest to skomplikowany wzór, jak widzimy Rho i R to są elementy stałe. Jedyne co musimy obliczyć to prawdopodobieństwo tego, że liczba osób oczekujących w kolejce równa się 0. Ale jeżeli cofniemy się do naszych wcześniejszych obliczeń, to prawdopodobieństwo, że nie będzie kolejki, wynosi ustaloną już wartość 0,3504. Wracając do naszego zadania, możemy podstawić te wszystkie wiadomości, które mamy z wcześniejszych elementów. To, co na końcu nam wyjdzie, oczekiwana liczba osób w kolejce stojących do obsługi, nawet nie 1/4 osoby, bardzo niewielka kolejka. Ostatni element to ocena sytuacji z punktu widzenia właściciela sklepu. Można by było powiedzieć, w świetle tych uzyskanych wyników, sytuację w tym sklepie można określić jako komfortowo dla przybywających klientów. Co to znaczy? Po prostu nie będą czekać w kolejkach. Po pierwsze, prawdopodobieństwo tego, że nie będą w ogóle oczekiwali w kolejce, czyli będą od ręki obsłużeni, jest to dość wysokie prawdopodobieństwo wynoszące około 35%. Na pewno niskie jest nawet prawdopodobieństwo, że w kolejce będą stały więcej niż 2 osoby. Tak samo bardzo, bardzo niskie jest to prawdopodobieństwo, że będą oni przyjmowani w czasie dłuższym niż ponad pół godziny. Niska jest przeciętna liczba klientów oczekujących w kolejce, która się wyraża bardzo niską liczbą 0,2789 tysięcy.